Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pracowaliśmy długo nad projektem deregulacji. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku mówiło, że jesteśmy za deregulacją, bo zawsze byliśmy za deregulacją. I prawdziwej, pierwszej deregulacji, zwłaszcza w obrębie zawodów prawniczych, to właśnie my dokonaliśmy w Polsce i Państwo wszyscy doskonale o tym wiecie. To była wielka zasługa przede wszystkim Przemysława Gosiewskiego. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno. Za chwilę będziemy głosowali nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu tej ustawy. Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, aby deregulacja została w polskim Sejmie uchwalona. Ale chcemy, żeby ta deregulacja była prawdziwa. Żeby to była deregulacja, która rzeczywiście jest deregulacją, a nie w wielu przypadkach degradacją, tak jak to jest w tej chwili. My w trakcie prac komisji zgłosiliśmy cały szereg poprawek. Niestety nasze poprawki po części wbrew wcześniejszym uzgodnieniom zostały odrzucone, czego do tej pory nie możemy zrozumieć. Zgłaszamy je dzisiaj ponownie i liczymy na to, że jako poprawki rozsądne zostaną one przyjęte. Dziękuję bardzo.